Witam w kolejnym odcinku z Strażnicy Galaktyki. Jesteśmy obecnie na statku, Przyda mi się znaczy tu w pomóc. bazie policyjnej, że tak powiem, To już? galaktycznej. I razem! Na trzy! I doszło do Raz, jakiegoś tam wybuchu. No i teraz próbujemy chyba ocalić się razem z jakąś tutaj młodą kobitką. Dobra. Nie możemy tak stać! A z tego co wiadomo, w teorii jest to nasza Wiedziałam, córka. że coś będzie nie tak z tym hukiem. Bo kto nurkuje w złomie za bogami? A kto normalny wpuszcza jakiegoś nieznajomego kościelnego? Jeszcze tylko chwila! Zdejmij kajdanki. No już, no nie, no. Bardziej bym się przydał, gdyby mi działały buty. Ustalenie 3C. Nie reaktywować obuwia. Nie no, bo jeśli podlecę... Nie! Mam cię doprowadzić. I zrobię to. Oczywiście. Dobra, teraz znajdziemy inną drogę. Na pewno się tu nie znajdzie przejście? Ja tutaj dowodzę. Wow! No! Żeś zajebiście dowodzisz. Tak! Dobrze! A ty? O, jak młody Bóg! Idziemy! Tędy! Nie lepiej iść do góry, nie żeby spotkać resztę? Tu na dole. Normalnie, fajnie, że się nic nie idzie. Ale naprawdę? No już, jest prawie dobrze. Wspomniałem, jak bardzo tęsknię za moimi odrzutami. Może jednak włączysz dopalacze w tych... Ja cię wcale nie popędzam. Jeszcze trochę. O, to się przyda też. Czy ty musisz się tak wiercić? Próbuję się skupić. Jeju, dobra. Tak! Gotowe! To tędy! Nie wiercę się, tylko biorę... przeleży po prostu. No, dzięki! I ty jakoś sobie radzisz, piracie. Mów mi, Starlord. No, Peter. Albo, no wiesz, kadeto ocalator. Dobra. Albo Peter, czyli tak. Mam o twojej drużynie trochę dobrych i złych wieści. Dobre? Powiedz te dobre. Nic im nie jest. Znaczy, wykazują Aha. oznaki życia. Więc Aha. jakie są złe? Przeszli już magiel i teraz są w celi. Czekaj, młoda. Tam będzie... Moment, poczekaj. Biorę tylko ten. Flark! Chyba pękły rury. Nie powinniśmy kogoś wezwać przez to twoje ustrojstwo? Nie potrzeba wsparcia. Ja wiem, co robię. Więc pomóż mi odciąć ten ogień, to przejdziemy. Spoko, tyle że pewnie już się martwią. Zaginęła córka bez paniki. Spokojnie. Hej, dziecinko, hej. Dobra. Nie, no oczywiście. Podobają mi... Jeśli to pomoże, myślę, że jesteś świetna. Taka mundurowa mnie jeszcze nie aresztowała. A ile ich już było? Nie za dużo. Zapytaj mamy. To na robocie to makijaż? Co? A, tak. Idź tak ma. Ja to... Znam tu wszystkie boty. Tak się z nimi przyjaźnimy. A większość przeprogramowała. Rokę? Dałaś im twarze. Może? Nie żebym narzekał. Staje się wyraziste. Fajowe. Dobrze, to tędy. A mama wie, że się tutaj bawisz? Zapewne nie. Ale widzisz inne możliwości? Nie mamy na pokładzie tłumu dzieciaków. Wiesz, ja w twoim wieku też nie miałem dużo znajomych. Niby siedziałem w więzieniu, no ale... Więc mama wiedziała, co mówi. Ale w więzieniu Chitauri. I byłem dzieckiem. Mam tak dużo pytań. A twoi rodzice też siedzieli? Nie, mama... zmarła. Taty nie poznałem. Skąd właściwie znacie się z mamą? Na wojnie walczyliśmy razem na Merkurym. Była... jest z niej żywa torpeda. Chyba raczej kamera. I podsłuch. Wszystko ocenia. Niki, jesteś za Aha, mała, tak. bo jeszcze sobie zaszkodzisz, Niki. Czemu wchodzisz do kapsuł ewakuacyjnych? To jest jakby znajome. Serio? Peter, teraz zawaliłeś. Tym razem to przesada. To przestrzeń zamknięta. Aha, właśnie tak. Czy na pewno tędy jest najszybciej do brygu? Myślałam, że nie masz ochoty tam zaglądać. Okej. Okay. Możesz mi ufać. Chcę ci coś pokazać. Tędy. No dobrze. Jeśli próbujesz teraz jakoś uciec z tego statku, koniecznie powiedz.
bo może to jakby leżeć w moim interesie. Tylko teraz, żeby zrobić to tak, by nie wyszło jak porwanie. Co? Nie! Nie, nie! Obiecaj, że nikomu nie powiesz o tym nic. O, rany! Nie śmiej się. Tak, oczywiście. Nie, fajnie tu. Hej, a to Merkury, tak? Aha. Chodziło o pokazanie tej wielkiej bitwy, gdzie walczyła mama. I podobno tam byłeś, tak? Oj, tak. Twoja mama miała przechlapane, póki nie wpadliśmy z łowcami. Lepiej to uzupełnij. Czyli... mam cię dorysować? Tak, w imię historycznej dokładności. Dobrze, dobrze. Jeszcze 10. Czy to twoja mama? Jak sama wygrała nam wojnę? Z pewnością nie twierdzę, że tak zrobiła. Nie. Ostatni zryw to była wielka wspólna robota. I brałeś udział? Ja miałem w to wszystko trochę inny wkład. Piracki? Łupieski. Wiesz, to jak piracki, tylko jednak lepszy. Czy to Krillar? Tak. Z dawnych lat. Dziecinny. Teraz byłby dużo lepszy. Nie, nie, niezły. Mroczny, no. Naprawdę jest niezły. Jestem pod wrażeniem. A tam? Hej, to jest tajne. Nie, czekaj. Nie dla dorosłych, rozumiem. No ja już skończyłem. Chyba już lepiej wracać. Zanim mamie odbije do reszty. Aha, ja już wiem, jak umie się nakręcić. Ja przecież nie jestem już dzieckiem, nie? Dobrze to znam. To rozumiesz, o co mi chodzi, prawda? Jeśli już będziecie rozmawiać z mamą i jakoś zejdziecie na mój temat... Nie chcesz, nic żeby nie się idzie. Dowiedziała o twojej kryjówce. Jasne. Tak. I o całej reszcie też. O reszcie, czyli... O tym, że korzystam z karty do omijania systemów, całej tej akcji ze szkoleniem, że w ogóle zbliżałam się do hangaru... No wiesz, ogółem o mnie. Nie widziałeś mnie. Dobrze, dobrze. Winda jest już... Trzeba pomóc? Tak! Gotowe! Mamo? Cześć. Niki. Jestem cała. Mamo, naprawdę. Jest okej. To draśnięcie. Co ty sobie wyobrażasz? Wykradasz się gdzieś z oddziałem? Latasz z bandziorami? Tylko podejrzanymi. Prawie zginęłaś. Nawet nie wiesz, jak masz przegwizdane. Mamo, obiecałaś mi więcej swobody. Swoboda to nie kłamanie moim ludziom. I wykradanie się bez słowa. Bo to moja wina, że komuś wybuchł statek? Zakaz wstępu jest zakazem nie bez powodu. Nie jestem twoim więźniem. Jesteś dzieckiem. Czy ty mnie słuchasz? Chwila, chwila. Wszyscy wiele dziś przeszliśmy. Weźmy głęboki oddech i... zauważmy, że... każde z nas popełniło błąd. Ugasić ogień i zabezpieczyć hangar. Tak jest. I znaleźć przyczynę eksplozji tego złomu. Unifikator Raker nie bardzo chce współpracować. To go nakłońcie. A wy dwoje za mną. Do mojego biura. Wiedziałam, że się wkurzysz. Jak zwykle się złościsz. Nawet Peter tak mówi. Naprawdę ciekawe. Peter musiał się... ratowała. I świetnie sobie poradziła. Możesz być z... dokładnie. Jeśli ty to mówisz, Peter, medal, to naprawdę niewiele znaczy. Ale czemu aha, tak go traktujesz? Posłuchaj tego, co mówi. Nie obchodzi mnie to, co mówi. Wiesz, córeczko. Wreszcie. Trochę cyklów minęło. Zabijesz nas teraz? W teorii drzwi otworzą się tylko na mój znak. Tak. Wiem, jak to działa. Nie wydaje mi się. Tak się składa, że omijasz sobie każdą blokadę na tym statku i chcę wiedzieć jak. Albo mi pokaż. Ale ja nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. Mama chce twojego dobra. Ja nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. Kurwa, nie ten kliknąłem. Nie wiem. Utknęłam w windzie z szalonymi ludźmi. Nie, to nie, to nie. Nikt nie wyjdzie, aż dowiem się wszystkiego. Nie, 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 nie. Ale ty już wszystko wiesz. Nie, nie wiem. Prócz tego, że ściągasz zagrożenia. Nie, to kliknąłem. I że ciągle cię przyłapują w zastrzeżonych obszarach. Jestem
łatwo się przyciskam. Byciem małą nie unikniesz ochrony. Ani kontroli przy hangarze. Nie przejdziesz przez pancerne drzwi. To. Pamiętasz tamten błąd w systemie? Tak. Ochrona się na chwilę wyłączyła i... Nie wyłączyła. Raczej była wyłączona. Serio? Chcesz teraz kłamać dla 12-latki? 12? Dałbym głowę, że masz 16. Peter! No co? Zna się świetnie na rzeczy, mądra dziewucha. Aż za bardzo. Dokładnie. Omija zabezpieczenia. No chyba, że ty masz do statku dostęp 6 poziomu. Tak myślałam. Nicoletto Gold opróżni kieszenie. Nie. Sama je opróżni. Niki? To byłem ja. Tak, zhakowałem wszystkie drzwi po drodze. Zhakowałeś? Tak, teraz robię za hakera. No wiesz, bibabu. Oj, git. Udało się. Mówiłam mu, że tam nie wolno. To nie tłumaczę sfałszowanych rozkazów. Cóż mam ci powiedzieć? Że twoja ochrona przesypia służbę? Niczego przed tobą nie ukrywam. Jakbym mogła. Wrócimy do tego. Zdejmij blokadę. To pomóc zabezpieczyć hangar? Nie, wracasz do siebie. Masz tam zostać na 30 obrotów. O, ale mam! A może na 30 cykli? Ciekawe, czy obroty to są jakby 30 tygodni? A cykle to są miesiące, nie? Tak jakby chyba... Chyba tak. Prawda? Eksplozje statków, wtargnięcie do strefy... Cyrk z małą... Nie masz pojęcia. Chewie. O. Nie do wiary, że wciąż go masz. Że też ocalał, to chyba było z 1000 stopni. Chyba raczej 1000 cykli temu. Zabierz go, jeśli chcesz. Jest twój. Cykle to są miesiące. Kazałem mu dbać o ciebie. Roboty, nic się nie zmienia. Miesiące? Szczególnie, że masz teraz cykli, czy 1000 miesięcy? To tak trochę lat minęło. Policz. Chociaż w sumie powinienem spytać Chewiego. To duży łuki, na tyle dojrzały, by o sobie decydować. No jest. Okej. A ta w głowie ma takie... Znowu. No a... Jak u ciebie? W porządku? Peter... Kiedy odkryliśmy twój statek, nawet się ucieszyłam. W pierwszej chwili. Ale widzę, że nie zmieniłeś się przez ten czas. Ani trochę. Ciągle jesteś takim samym. Zmieniłem się. Zapłacę karę, ale daj mi 3 cykle. Udowodnię, że już nie jestem... Jakkolwiek chciałaś skończyć to zdanie. Spłacisz 8000 jednostek? W ciągu 3 cykli? Wow, okej, to jest dużo kasy. Pomyślałem, że może by... Nie próbuj negocjować. Moja grupa znalazła zagrożenie biologiczne, spacerujące po twoim statku. To wszystko, co mają? Okej. Dam ci kasę na czas, żaden problem. Zobacz. Jeszcze troszeczkę i ruszy nasz projekt Strażnicy Galaktyki. A gdybym nie miał na rękach tych kajdanek, pokazałbym ci, jak niewiele nam już... brakuje. Zdaje mi się, że tego pożałuję. No weź, czy ja kiedykolwiek... Nie będziesz żałować. Przyrzekam. No i spotkanie rodzinne, nie? Z powrotem. Masz 3 cykle, Peter. Nie 4, nie 5, 3. Daj znać, gdy będziesz mógł zapłacić. A jeżeli nie? Nasze urządzenie wyłączy wam statek. I pójdziecie się. Co to jest, Peter? Mówiłeś, że nas wyciągniesz. A co? 8 koła to taka wysoka cena? 8000 jednostek?
Jest to suma olbrzymia. Skąd weźmiemy tyle pieniędzy? W 3 cykle? Trzeba będzie obrobić jakiś bank! Okej! Mamy karę. I ustrojstwo nowe na statku, które wyłączy nam silniki, jeśli nie zapłacimy tej kary w ciągu 3 cykli. Ale przynajmniej nie siedzimy w pace. Jeszcze. Jest jakieś pocieszenie, plus. Osłabiajcie mnie. Jesteś Drax Niszczyciel. Zabiłeś Thanosa. Tak mówią. I mandacik to dla ciebie problem? Gamora, jesteś agentką specjalną, ale znacznie zajebistrzą. Co cię może powstrzymać? No i się rozkręcił. Mandat. Rocket, jesteś geniusz i najdzielniejszy gość na świecie. Z ilu więzień prysnąłeś? Z siedmiu. Jestem Groot. Jesteś Groot. Mamy być drużyną, tak. Nie? Dokładnie. Groot podsumował wszystko. Bardzo się spłukaliśmy i wymyślmy jakiś plan. Sprawdźcie kajuty. Zajrzyjcie pod oparcia i pod stół warsztatowy. Jeśli walają się tam jakieś jednostki, bierzemy je. Ja idę szukać u siebie. No i... No dobra. Dlatego no to panowie teraz zbiórka. Bo wklejają mi bomby. Mi wklejają. Mam cię na oku, szopie. Ale znaczy, że niby co? Dobrze wiadomo, że gryzonie gromadzą. Orzechy, uzbrojenie, pieniądze. Ach, dobra. Ani ze mnie gryzoń, ani nie gromadzę. Jestem świadom twojej kryjówki na statku. Idź po nią. Już! Ale nie ma po co iść. Groot przerżnął to na kontrakcji. No a resztę oddałem Quillowi i Gamorze. Zafanzolony kod dostępu do zastrzeżonej. To wiarygodne. Może już tak pomęczysz kogo innego? Zamierzam. Dobra. Coś tutaj jest? Tam nie... Otwórzcie drzwi! Myślące drzewo, ja wiem, że tam jesteś! Myślące drzewo... Bądź świadom, że przejrzałem już twoje machinacje. Jestem brud. Twój włochaty współsprawca z pewnością ukrył tam swe brudne zarobki. Edax, dobra. Do Gamory teraz pójdzie? Dax, jesteś? Hej, Gamora. Powinieneś pukać. Co ty robisz? Miałaś szukać pieniędzy. Szukałam. I? Nie znalazłam. No i co z tymi lalkami? Ja głosuję na Groota. Myślę, że Lady Hellbender sporo nam da. A ja nie głosuję na niego. Też głosuję na wrednego zwierzaka. Po 2 głosy. Peter? Shop się przyda. Groota. Groot jest bardziej potworzasty. W ten... Właśnie tak, dokładnie. W bardziej tradycyjnym rozumieniu. Groot, stary, po pierwsze... Dziękuję. No a po drugie... Po transakcji wyciągniemy cię stamtąd, okej? Okay? Jestem Groot. Dobra, to do dzieła. Sprzedajemy potwora. Ciekamusa, nie? Tak naprawdę tam nie wlecimy. Podobno pogoda na Seknarfie 9 zależy od nastroju jego władczyni. Kobiety tak nie działają. Ani pogoda. Chyba nie jest tak źle, jak wygląda. No nie wiem. Polinizował mi się. Nie, normalnie, nie? W środę w burzy. Pioruny latają, gdzie popadnie. Widzę twierdzę Lady Hellbender! Ląduj blisko, Quill! Nie chcę przez to iść! Wow! No i awaria silników. I po strachu! Także w drugą stronę. Lecisz w złym kierunku. On wcale nie leci. Luźne jajka! Jedna... mała... poprawka! No i dosta. Bułka z masłem! Ty tak na serio? Co? Możemy tak wszystko obadać jeszcze przed transakcją. Stąd jest 100 klików do jej bazy. Wiecie, jak kocham obadywać. Nie no tak. Zapieprzę w tej burze, nie? Teraz ja będę leciał. Czyli ściasty na pewno jest na to gotowy? Nie. Da sobie radę. Nie
jestem. Ale może już tak nie smutaj, to nic nie da. A twoje wieczne marudzenie coś daje? Czyli narzekasz na to, że to mały narzeka. Wszyscy narzekamy, może być? A ciekawe, gdzie jest ta lama, nie? Ty. Dobra, tu widzę. Strasznie opanowany. W innych okolicznościach miałbym peany, ale my idziemy upokorzyć się przed Lady Helbender jako handlarze myślący. A bo tutaj jest gród, tutaj ma ten sporo. A tego to się nawet nie wiedział. Pokażę to. Wszystkie topory służą do ścinania drzew. Jestem gród. Tak czy inaczej, dobra. Jeszcze pogadamy tutaj z chłopakami. I z dziewczyną? Nie, lepiej nie iść, ale trzeba. Odróżniaj. Oby twoja kurtka była nieprzemakalna. No jasne, jeszcze będzie lać. Podobno co większe organizmy źle znoszą tutejsze warunki. Zobaczymy, jak podołasz, Peterze Quillu. Nic nie osiągniemy, snując się tak po statku. A mogę zostać suchy? To jest osiągnięcie. Mokre to złe. Oj, tam nie przesadzaj. Ładna pogoda. No, to jedziemy. Mówiłem już, że nie cierpię jak pada. Zamek Helbender nie jest aż tak daleko. To nie jest zamek, tylko nie zdobyta forteca. A jak my ją zdobędziemy? Pytaj Petera! Podejdźmy po prostu bliżej! Wymyślimy coś po drodze! Tu nie ma czego rozważać! On nie powinien ściągnąć tego sprzętu, co to się? Czyli bestię już mamy! To teraz zostało jej dostarczenie! Dobrze, że mam na sobie mój oficjalny kostium dostawcy bestii! Nie ma czegoś takiego! Prawda? Samo to, że pytasz, nie wróży za to! Auć! Ale kurtkę mam całą! Fajnie, że w ogóle masz! Niektórzy tu rozmakają! Nie kłapanie, a tu panie! Korzycisz ci? Ej, Gromlordzie! Ale ty nie chcesz serio w to włazić? Zejdą nam w tej burzy wieki! Dość narzekania! Znój zahartuje waszego ducha! Przynajmniej będzie czas przemyśleć handlową gadkę! Jakże mamy przekonać koneserkę bestii do kupna drzew? Podołamy! Byle nie spaść, a będzie dobrze. Tak jest! Nie uchylimy się przed mówią Lady Helbender! To prawie tak, jakbyś się prosił o strzał piorunem. Ktoś w domu się podstępło przydał. Raczej nie pojmie sensu. Ale sensu czego? Że tu umrzemy? Bezpośredności, dziecię podziemia! Ale czego ty chcesz? Lady Helbender wpływa na twój pulcowy dyshonor, dlatego poddaje nas sprawdzie. Skupimy się na celu! Mamy wykiwać pewną damę, nie się pozabijać! Nie byle tam pewną... Ostrożnie! Flark! Było dużo za blisko! Dobry ruch, Lady Helbender! Czyli nie odpuszczamy? Nie! Cium tę burzę! Skupmy się trochę! Wypatrujmy tych dużych niebieskich i kryjmy się przy ich atakach, inaczej nas zdmuchną! Jak myślicie? Jaki on miał smak? Zaatakuj tym olbrzymie! Rokę, co to za stwory? Wiem, co je za chwilę czeka! Skąd? Strugaj, Gamoro! Boli? Dobra, jak chcę tutaj... Ładuj! Trzeba rozetrzeć to kolczaste wnętrze! Uwaga! Kolce! Lecą kolce! Ostatni nie trafiłem. Zaraz będzie zagrożona, ty giniecie. Zamieniam go. To teraz widzę.
A ty tam co? Dobra, mamy to. Czyli tak się prezentują tutejsze potwory? Nie weszliśmy do sanktuarium Lady. Owe stworzenia to nie jej pupile, a żywność. Nawet wyglądają jadalnie. Jak stąd nie wyleziemy, to raczej nas coś zje. Przez dżunglę wiedzie jakiś szlak! Próbujcie się wspiąć! Nie wszystko się wali? Przez coś! Nie chowa mądrość! Skorupkę łatwiej będzie zdobyć niż te pryzmy błota. Drax, dasz radę delikatnie go wyciągnąć, co? Gdyby to był łap popalny, gryzon już by w to strzelił. Trudno z tym dyskutować. Czy mam ciągnąć dzieło zniszczenia? Nie, nie, nie. Chyba jest dobrze. Pół drogi za nami, to super. Przepatrzę nam teren, aby nie zabijcie się przy wspinaczce. No i je ma. Okay. Systemy skrzydeł. Dobra, Rocket, bierz się za ten panel od skrzydła. Oby wciąż działał. Super! To teraz wypatrujmy czerwonych alarmów. Co? Czemu? Bo to sprzęt ruchu oporu, a oni się nie krępowali z minowaniem statku. No i jest skrzydełko. Co to flak? To już nie brzmi jak galaretka. Powiadają, że Zef Lady Hellbender okrąża ten świat echem. Jak żadna Lady też nie brzmiała. Uwaga, chyba przechodziło tędy coś większego. Juhu! Czekaj, czekaj. Po co ona śledzi tam coś? Z chęci. A co poradzić, gdy nachodzi chęć? Niech zgadnę, to jakiś straszny... potwór. Właśnie tak, brawo. A możliwe, że to nas nie zauważyło? Zostaje tylko pytanie, kogo najpierw dopadnie. Zapewne sobie nas odpuści. No tak, tak. Tak sobie wmawiaj, nie? Dobra, czekaj, tam można iść dalej. O kurwa. I tak ponownie widzimy, że nas tutaj nie chcą. Gdyby zawracać zawsze, gdy cię nie chcą... Przedostaniesz nas może, Gamora? Wszystko, byle odsłuchać Hellbender. Przyjemnością. Przejdziemy tędy? Przejdziemy. Trzeba się będzie wydostać z tej dżungli. Bo na dole jest sucho. Nie lepiej zmoknąć niż się zgubić? Nie szczególnie. Przepraszam. A co tu mamy? Gamora, te ślady. Znajdźka. Nie. Czy gryzonia z nią strach? I co? Zapytamy ich o drogę? Zastanawiam się, czy jej nie wskazują. Naprawdę? O, czyli takie drogowskazy. Nie twierdzę, że to strzałka z napisem do twierdzy, ale posągi wskazują na cywilizację. A jedyna sadyba, jaką widziałam tam z góry... To twierdza Lady Hellbender. No jasne. Któż cię uczył jasnopatrzenia, zabójczyni? A ty nie uczyłeś się tropić? Na katat nie pędzimy za ofiarą. Wabimy ją, wyczekując idealnego momentu na atak. To może to zająć. Myśliwy cechuje cierpliwość. Co to? Wiedza. Okej. Spieszno mi do poobcowania z legendarną menażerią władczyni. A jaki potwór jest dla was najdziwniejszy? Raz widziałem zrobioną w brud rygieliankę z symbiontem Clinta. I tam coś jest. W tej głowie zmieścisz. A jak tam przejść? Nie masz pojęcia. Ja tam do niej przejdę. A tędy przejdę. Ej, Quill, poszedłeś może znieść jajko czy coś? Nie tak działa igro zmarzanie. U większości tak nie działa. Dlatego nasz Quill jest tak wyjątkowy. Interesujące. Nic nie składa. To ja jest zbieram. Bardzo obce od pozostałych. Wszystkie są obce. No wiem, że wszystkie są. Ale to już jest wy... Mam to chyba sprzęt Chitauri. Pytaj Chitauri. Nie, naprawdę. To wysuwany most. Mieli je w więzieniu, gdzie siedziałem.
Wielka szkoda, że kieruje się nimi z drugiego krańca otchłani. Ale co stać nas na dłuższe obiwodztwo w dżungli i cisnę tym zwierzę nad przepaścią, by mógł nam uruchomić moc? Może ci uruchomię tunel przez twarz! Puść już mnie! Nie! Dasz radę, tylko zwiń się w kulkę! Co? Drax, chodź nim! Nie! W porządku! Peter! Spadnie na cztery to chyba tylko koty. Wy matko syny! Wyszczeli szumane! Cóż to są za nieznane słowa? Skisły krótcą! Mała ja wyszła, ale się wpielił! Trochę się wpielił, no. Przynajmniej do nas nie strzela. Próbował celowo, prawda? Niech ta bestia robi co trzeba. Rocket, no nie odwalaj! Ziomaj, flardzielu! Załatw ten most, a podbijemy ci działkę o 5%. Te 10! Okej, stoi! Czyli przytniemy dole Gruta. On i tak nie rozumie pieniędzy. Jestem Grut? Nie? Tak i jak to, nie? No to ja się głupie. Wziąłby. Dziękuję za most. Jak jeszcze kiedyś coś takiego odziumasz. To co? Na górze! Leci! On tam przenarodził! Co to za gówno? Droga, Grut! Pozamiataj, Rocket! Możemy polecieć na tych kwestiach do Lady Helvete! Nie wsiądę na nic, co chce mnie pożre! Nie fair! One latają! Tak jak w Pigmieniu! Ała! O, ty dziadu! Pokonam wszystkie bestie Lady Helvete! Pamiętaj, że sprzedajemy jedną z tych bestii! Drogę! Fajerzeci! Iii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 i
Wszyscy! Rekwocza! Już się cieszę na następną walkę! Uważajcie na węgła! Uważam na wnurwiastą płyszczę! Czekaj, jakie mam zrobić wykończenie z udziału tam panie? Halo, o! Nie. Dobra, no widzę, spokojnie. Naprzędy! Masz czas na podziwianie widoku? Ale i pięścią da. Dobra. No i bardzo pięknie, świetnie. I dwa punkciki do tego. Jestem tutaj. Gdzie nas deflorkał? Rozejrzyjmy się, na pewno znajdzie się jakaś trasa. Skąd nasza pewność, że to będę? Bo te posągi nie przyszły tam. Przyniesiono je. Któż je przyniósł? I w jakim celu? A to nie wie, jesteś u nas super, od Lady Hellbender? Broszura nie wspominała o żadnych posągach. A może ich nie nieśli? Może jakaś melepeta rzuciła nimi przez wąwóz, choć nie chciały! Lady Hellbender bez wątpienia sprostałaby zadaniu. A co, lecimy dalej, nie? Co maszyny Chitauri robią na tak zapuszczonym bagnisku? Może być, że Lady Hellbender odparła najazd ich roju i oto są jej łupy. Może. A może te robaki przypadły jej do gustu? Grut! A wypuściłbyś z tej kolumny pnącza, to byśmy się tam przechuśtali? Jestem! A jak? O, patrzcie, znowu posąg! To dziwne rzeźby, a nie dziwne stwory, więc bomba. W naszym interesie jest sprzedać stwora, Peterze, nie rzeźbę. Rocket, możesz mi to przepchnąć? Załatwiłem ci ten flarkany most, kościu! Co do flarka? Rozważam różne opcje. Dobra, Gamoro, prawie na pewno tędy. Stawiam pięć tych, że nie. Nie stać go na ten zakład. Co ty, jeszcze kawał drogi. Przed nami jeszcze z pół świata spacerów.
Lady Hellbender przeszłaby ten gąszcz 7 kroki. Jakże inaczej. Albo i przeleciałaby nad tymi górami. O, czyli już lata. Posiada też stwory skrzydlate. Ale skąd ty to wszystko bierzesz? A słyszałem, że ma też lasery w oczach. I to już ciekawe. Aaa, mówią, że podobno jest jej 9 i stąd też jest ten numer Seknarfu. A to niedorzeczność. Porównasz z tymi swoimi? Zgaszony. Ponoć Lady Hellbender czuje, kiedy tylko ktoś zrani skrawek jej dżungli. Ciekawe. Stary bombowiec Nova. Ostatnio to widziałem takie na wojnie. Pamiętam, że żeby taki zdjąć, trzeba było 100 wroga. Tak, 100 wroga, albo też jeden szpieg. A to mogę przyjąć jako komplement. Wciąż ani śladu tej twierdzy. Czy my w ogóle wiemy, czy to dobra droga? Ale i tutaj chyba będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Także